Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Karolina Wigura, będę miała wielką przyjemność poprowadzić drugą debatę kultury liberalnej z cyklu The Crisis of Trust in Europe. To jest debata jedna z czterech organizowanych przez nas wraz z europejską siecią Time to Talk i Open Society Foundations. Proszę Państwa, naszym tematem dzisiejszym jest to, czy rzeczywiście będzie nam gorzej i czy bezrobocie wśród młodych Europejczyków będzie tylko rosło, czy da mu się jakoś zaradzić. Ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tym w kontekście polskim, to nas najbardziej interesuje. Katarzyna Kasia, filozofka, wykładowczyni OSP, stała współpracowniczka kultury liberalnej. Pan Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Piotr Szumlewicz, dziennikarz i publicysta, doradca i ekspert OPZZ, redaktor portalu lewica24.pl i bez dogmatu. I Joanna Tyrowicz, ekonomistka, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, starsza ekonomistka w Instytucie Ekonomicznym NBP. Eurostat twierdzi, że w Polsce bezrobocie wśród osób poniżej 25 lat wynosi 23%. No ale oczywiście wśród osób poniżej 25 lat jest bardzo wiele takich, które po prostu studiują albo jeszcze się w jakiś sposób kształcą, w takim razie nie pracują, więc trudno to oczywiście zmierzyć. Ale kiedy na przykład popatrzymy na wskaźniki aktywności zawodowej młodych, to wynosi ona tylko 33%, no może aż 33%. No i oczywiście mamy ten syndrom Bamboccioni, tak, czyli tych ludzi pomiędzy 25 a 34 rokiem życia, którzy mieszkają jeszcze cały czas z rodzicami, nie są w stanie, z jakich względów, czy to finansowych, czy też takich, że nie mogą znaleźć stałej pracy, wyprowadzić się z domu na własne. Jakie propozycje legislacyjne są przygotowywane i zostały przygotowane w ostatnim czasie dla tej grupy młodych ludzi w Polsce? To bezrobocie młodych rzeczywiście w Polsce nieco spada. Na pewno sytuacja w Polsce nie jest tak dramatyczna jak w wielu krajach, zwłaszcza południa Europy. Gwarancje dla młodych to jest taki program szeroko zakrojonych działań, które w czterech obszarach mają wspierać młodych. W przyszłym roku uruchamiamy około 250 milionów euro na wsparcie we wszystkich regionach w kraju. Urzędy pracy po tej reformie już oferują znacznie więcej niż tylko staże, które cały czas od lat cieszą się dużym zainteresowaniem, bo przeciętnie w roku około 150 tysięcy młodych ludzi korzysta z tych staży. Bon stażowy, bon zatrudnieniowy i bon na zasiedlenie. To oznacza nic innego, tylko taką promesę wsparcia finansowego wartości 12 tysięcy złotych, który młody człowiek może otrzymać do ręki i z tym bonem może sobie znaleźć pracodawcę, u którego odbędzie staż, ewentualnie znajdzie zatrudnienie. W styczniu 2014 roku to bezrobocie młodych wynosiło około 420 tysięcy, w tej chwili jest to 310 tysięcy, więc w liczbach bezwzględnych także widać tę interwencję. I przejdę do tego drugiego filaru, który jest bardzo ważny. W ramach konkursów ogłaszanych centralnie i regionalnie będzie możliwość tego, co wprowadziliśmy tą reformą, mianowicie zlecania usług aktywizacyjnych prywatnym agencjom. Od stycznia około 60 takich prywatnych urzędów pracy powstanie w całym kraju. Kolejny filar to są takie specyficzne działania skierowane do młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy bardzo często wypadają z systemu edukacji i te programy wsparcia rozpoczęły realizować ochotnicze hufce pracy. I wreszcie czwarty filar, z którym wiążę takie bardzo duże nadzieje, jeśli idzie o młodzież akademicką. Pożyczka bardzo wysoka, a jednocześnie bardzo atrakcyjna, do 80 tysięcy, nie tylko dla absolwentów studiów, ale także dla studentów ostatniego roku. Po roku taki młody człowiek będzie mógł otrzymać także dodatkową pożyczkę na miejsce pracy i jeżeli przez rok utrzyma to miejsce pracy, to 20 tysięcy dodatkowe będzie umorzone, a więc nie tylko idziemy w promocję samozatrudnienia, ale także staramy się promować mikroprzedsiębiorstwa. Problem się bierze z tej grupy, która została źle bądź dobrze pokierowana przy wyborze szkoły zawodowej, kiedy kończyli gimnazjum, z tych, którzy zostali źle pokierowani i nie byli w stanie potem, najczęściej z przyczyn dochodowych,
skierować się do podnoszenia kwalifikacji w sposób bardziej ogólny, czyli pójść na studia. Z nich kolosalna większość nie jest się w stanie odnaleźć. Oni nie są osobami bezrobotnymi w takim rozumieniu, w jakim możemy o tym powiedzieć w statystykach. Oni wchodzą w taką grupę, o której się mówi NEET, tak? Czyli Not in Employment, Education or Training, czyli ci, którzy się nie wyświetlają nigdzie. Nie ma ich ani na uczelniach, ani w urzędach pracy często, ani w ośrodkach pomocy społecznej, bo po co, skoro rodzice tam są, nie mają wystarczającej samodzielności dochodowej czy innej po to, żeby spróbować wybrać inną ścieżkę edukacyjną, a nie ma na nich zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy, na te umiejętności zawodowe, które posiedli. I jakbyśmy się mieli zastanowić, jak ten problem rozwiązywać, to niestety moment urzędu pracy to jest ten moment 3 lata za późno, bo ten problem trzeba rozwiązać, zanim oni pójdą do szkół zawodowych. Albo skierować ich do szkół o innych profilach niż tych, do których chodzą obecnie, albo kierować ich bardziej w kierunku na wykształcenie ogólne i później studia. Nawet jeśli to nie są jakieś super, hiper studia, nawet jeśli często są to studia płatne, to być może jest to ścieżka lepsza niż ta, w którą wpadają w tej chwili, czyli lat 18 i zero perspektyw, prawie że jak w piosenkach Sex Pistols. I w tym kontekście chciałabym skomentować tylko jedną rzecz, którą powiedział minister Męcina, mianowicie, że środków starczy na 47% zarejestrowanych osób. Jak popatrzymy w statystyki, które są... Ja ostatnie, jakie byłam w stanie wydobyć z Ministerstwa Pracy, to 2009, więc oczywiście w zasadzie za przeszłe. Ale jak sobie patrzymy w te statystyki i popatrzymy, jaki procent osób młodych został objęty instrumentami aktywizacji wówczas, kiedy środków było mniej więcej o połowę mniej wobec tego, o czym mówi minister Męcina, to mówimy o 5% objętych, w sensie ile młodych osób jest na szkoleniu w relacji do osób młodych, które w danym miesiącu są zarejestrowane, bo to jest ta właściwa statystyka. W moim odczuciu to, co Państwa łączy, ale szczególnie tu zwracam się do Pana Ministra, wydaje mi się, że Państwo nie dotknęli kluczowych problemów młodych ludzi na rynku pracy, bo w moim odczuciu młodym ludziom ani nie potrzeba staży, ani nie potrzeba kredytów, ani nie potrzeba żadnych bonów, ani nawet nie potrzeba większych wydatków na urzędy pracy. Ta jedna uwaga krytyczna tego, co pan minister powiedział, bo jedna propozycja była moim zdaniem po prostu szkodliwa, to znaczy rozwijanie tych prywatnych agencji zatrudnienia, bo to jest właściwie prywatne agencje zatrudnienia, w tym tymczasowe agencje zatrudnienia, one nie tworzą nowych miejsc pracy. One uśmieciawiają istniejące miejsca pracy. To są bodajże dane z 2013, około 80% miejsc pracy proponowanych w urzędach pracy to jest płaca minimalna. Zdecydowana większość, to jest płaca minimalna i umowy na czas określony. Krótko mówiąc, te miejsca pracy, również w państwowych służbach zatrudnienia, to są miejsca pracy bardzo nieatrakcyjne. I to nie jest wina urzędów pracy, to jest po prostu wina złej polityki rynku pracy polskiego państwa. Nie ma ciekawych miejsc pracy, nie ma polityki inwestycyjnej państwa. I teraz kilka propozycji hasłowo. Co ja bym osobiście proponował? Zupełnie inny kierunek zmian. To znaczy nie dofinansowywanie urzędów pracy, czy to państwowych, czy prywatnych, tylko przede wszystkim tworzenie godnych miejsc pracy. Według danych OECD w największym stopniu na miejsca pracy przekładają się inwestycje publiczne. Nie polityka podatkowa, nie żadne ulgi, tylko inwestycje publiczne, w których gwarantowana jest umowa na czas nieokreślony, czyli godny etat, krótko mówiąc. Mam tutaj na myśli również bezpośrednie tworzenie miejsc pracy, na przykład przez budownictwo komunalne, choć radykalne ograniczenie umów zlecenia, czy nawet ich likwidacja przy redefinicji umów o dzieło. To znaczy Polska jest krajem, w którym umowa zlecenia jest tak dowolnie rozumiana, że rzeczywiście obejmuje coraz większą część rynku pracy i pewne umowy, my jako OPZZ spotykamy się z gośćmi z Francji, Szwajcarii, Belgii, oni w ogóle nie rozumieją, co to jest ta polska umowa zlecenia, bo takie rzeczy nie istnieją po prostu w krajach Unii Europejskiej. Całkowita w moim przekonaniu likwidacja darmowych staży, bo ja nie rozumiem, cóż to za prezent dla młodego człowieka, że on ma, nie wiem, 3 miesiące za darmo pracować i później, nie wiem, dostanie nawet od państwa 4 tysiące. On powinien za pracę dostawać pieniądze, a państwo przy okazji oczywiście może mu dołożyć jeszcze parę tysięcy. Skądinąd rzeczywiście praca za darmo w demokratycznym państwie miejsca mieć nie powinna. W związku z tym również kontrola i ograniczenie tak zwanego wolontariatu. Część z was pewnie wie, jak wygląda w Polsce wolontariat. Myśmy się spotkali z przypadkami wolontariatu, bodajże nawet w jakiejś kawiarni był wolontariat, także ktoś sobie tam pracował. Więc tak w Polsce wolontariat wygląda. No zupełnie nie mogę się zgodzić z tym, o czym mówił mój kolega w kilku aspektach. To znaczy po pierwsze, dla młodych ludzi naprawdę ta stabilność zatrudnienia na początku kariery nie jest taka istotna.
Zresztą, jeżeli spojrzymy na statystyki, to widać wyraźnie, że młodzi ludzie, i na to zwracają uwagę pracodawcy, bardzo często zmieniają pracę. Elastyczności wewnętrznej w ramach stosunku pracy i umowy o pracę powinno być jak najwięcej, bo jest rzeczą naturalną, że dla wielu pracodawców są takie momenty, kiedy to zapotrzebowanie na pracę nawet sezonowo jest większe i mniejsze, ale alternatywą jest co? Albo właśnie te umowy niepracownicze, albo pracodawca musi redukować zatrudnienie. To są koszty transakcyjne i po stronie pracodawcy, no i po stronie rynku pracy. Ponad 2 lata temu patrzyliśmy w centralną bazę ofert pracy. Tam było 7 tysięcy ofert. Dziś tam jest ponad 70 tysięcy ofert, więc widać zmianę, ale przede wszystkim no już nie ma tylko takich za minimalne wynagrodzenie, choć na ogół jest to taki standard zgłaszany przez pracodawcę. My rozważaliśmy, aby w ogóle zrezygnować z wynagrodzenia, natomiast badania, które zrealizowaliśmy, wskazywały, że jednak no, oczekiwanie także osób, które poszukują pracy, jest takie, że chciałyby wiedzieć, jakie oferowane jest to wynagrodzenie. Jakiej my edukacji potrzebujemy dla młodych? Bo cały czas trochę rozmawiamy o tych młodych w sposób nieco przedmiotowy. Jak ich zatrudnić, na jakich umowach, a co zrobić, żeby oni pracowali lepiej albo gorzej, żeby dłużej pracowali, albo czuli się bezpieczniej, albo byli bardziej przedsiębiorczy, prawda? Natomiast a co z nimi samymi? Pracuję ze studentami i widzę, jakie są losy moich studentów. To są absolwenci bardzo dobrych, choć być może specyficznych dosyć, warszawskich uczelni, bo ja wykładam w Akademii Sztuk Pięknych i w Akademii Teatralnej. Uczę bezrobotnych, proszę Państwa. Uczę ludzi, którzy kończą studia po to, żeby potem zawisnąć w kosmicznej próżni. Są świetnie wykształceni. Gwarantuję Państwu, są znakomicie, wspaniale wykształceni. Nie brakuje im warsztatów, nie brakuje im pracy grupowej, bo czytałam o tym, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej promuje, mówiąc o tym, że uczelnie nie dostosowują swoich programów nauczania do wymogów rynku pracy. My nic innego nie robimy. Ciągle dostosowujemy. Nasi artyści mają cykle szkoleń. Artysta przedsiębiorczy na przykład. I artysta uczy się tam, jak być przedsiębiorczym i na tym rynku funkcjonować. Problem jest zupełnie inny. Tu nie ma rynku pracy dla artystów. Ostatnio się pojawiły takie triumfalne głosy, że oto wśród właśnie absolwentów wyższych uczelni bezrobocie jest bardzo nieduże. Ale pytanie, i to trochę jest temat, który ty, Piotrze, poruszyłeś, mówiąc wcześniej, to jest pytanie o jakość tej pracy. No bo jeżeli mój student, absolwent Wydziału Rzeźby na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, który wykonał wspaniałą pracę dyplomową, imponującą, został oceniony, dostał wszystkie możliwe nagrody, jego praca została wystawiona i tak dalej, ale potem nagle się okazuje, że on pracuje w zakładzie kamieniarskim i wykuwa nagrobki, tak, i literki na nagrobkach. I on nie jest bezrobotny, tak, on ma pracę. On nawet jest tam doceniany w tej pracy, ponieważ on ma wybitne zdolności. Kasia, ale przepraszam, że ci przerwę, ale mnie się wydaje, a sama w życiu wykonywałam bardzo różne prace, że nie jest problemem to, że student po studiach wykonuje pracę w zakładzie kamieniarskim, chociaż ma dyplom ASP. Problemem jest to, jeśli on nie może zmienić potem tej pracy na lepsze. Nie może. Z naszych absolwentów wybitnych w zawodach artystycznych zostaje 2% ludzi. Popatrzmy na to z drugiej strony. Państwo inwestuje w te uczelnie, w Akademię Teatralną, w Akademię Sztuk Pięknych. Prowadzimy najdroższe, najwyżej wyceniane zajęcia, ponieważ w ogromnej części one się odbywają w relacji mojej ukochanej mistrz-uczeń, tak? Czyli jest jeden profesor na jednego studenta. I na co to się przekłada? Na nic. Z czego to wynika? Z tego, że tutaj nie ma rynku, na którym ci ludzie mogliby działać, mogliby operować. Wydaje mi się, że my nie możemy stworzyć kolejnego miejsca. Właściwie mówię, żeby państwo stworzyło trochę. Ale ja sądzę, że nie możemy stworzyć kolejnego miejsca pracy dla ludzi, którzy już są wykształceni przez państwowe uczelnie. Ale nie możemy pozostawić całej odpowiedzialności państwu. Odczepmy się od myśli, że jak ktoś skończył jakieś studia i jakiś mistrz zainwestował w nich ileś czasu, to się musi wiązać z jakimś szczęśliwym spełnieniem jako klamrą w postaci zatrudnienia w zawodzie. No nie. Jak popatrzymy sobie na to, ilu jest w Polsce
czy jakie jest w Polsce zapotrzebowanie na fizyków kwantowych, też nie jest duże. Tak? I fakt, że część z nich jest w stanie znaleźć zatrudnienie przy projektach badawczych współfinansowanych przez państwo, to podkreślam, jest to zatrudnienie projektowe, czyli zdefiniowany cel, zdefiniowane finansowanie na jakiś konkretny okres, umowa, którą pan Piotr określiłby mianem śmieciowej, bo okresowa, do końca zakończenia projektu i tak dalej, i tak dalej. Przeciętny polski pracownik zmienia pracę raz na 2,5 roku, tak wskazują dane BAEL. Dotyczy to w tym samym stopniu osób, które dysponują umowami czasowymi, co umowami bezterminowymi. Nie ma tutaj zasadniczych różnic. Ludzie cenią sobie możliwość przeniesienia się z pracy do pracy, poszukują alternatyw nie tylko w kategoriach wynagrodzenia, o których mówił minister Męcina, ale także przeniesienia się lokalizacyjnego, możliwości realizowania innych zadań, awansu, no różne rzeczy wchodzą w grę. Problemem jest oczywiście pewna grupa ludzi, której nie umiemy zdiagnozować i o której bardzo mało wiemy, najmniej o niej wiedzą moim zdaniem związki zawodowe, to są ci, którzy wpadają i wypadają w rytm umów czasowych, czyli nigdy nie przekształcają swojej umowy w umowę bezterminową. Jakie są bariery po stronie tych pracowników, jakie są bariery po stronie pracodawców, to nie zostało zdiagnozowane, takich badań nie było. To, co z pewnością wiemy, to że na poziomie zagregowanym 6 na 10 ludzi, którzy zaczynają pracę w danym punkcie w czasie, w ciągu roku ma umowę bezterminową. Chodzi o umowę na czas określony. To, co pani powiedziała, to nie jest kwestia natury, tylko to jest kwestia polskiego ustawodawstwa, które właśnie pozwala zakładać patologicznie umowy na czas określony, z czym również się zgodziły różnego rodzaju trybunały, w tym Międzynarodowa Organizacja Pracy i Komisja Europejska, która bynajmniej lewicowa nie jest, że po prostu w Polsce jest największa możliwość umów na czas określony i dlatego rząd wreszcie postanowił tą patologię troszeczkę ograniczyć. Traktujmy studentów jak zwykłych ludzi, którzy pracują tak samo jak inni pracownicy, a nie, że tu minister Męcina czy pani może ci właśnie młodzi ludzie to jest właściwie takie jakieś dziwne obciążenie, oni mogą pracować śmieciowo, oni mogą mieć darmowe staże, oni mogą być jakoś specyficznie wyzyskiwani, po prostu traktujmy ich tak samo jak wszystkich innych pracowników. Ostatnia uwaga, państwo również samo zatrudnia śmieciowo, w zamówieniach publicznych promuje śmieciowe umowy i samo jeszcze śmieciowo zatrudnia. Ale sprzeciwiam się bardzo mówieniu o umowach śmieciowych, bo to uważam za populistyczną retorykę. 4 zł za godzinę, to jest umowa śmieciowa. No dobrze, no ale to jest tylko słowo, które możemy powtarzać i możemy tak nazwać bardzo wiele rzeczy, ale tak naprawdę w ten sposób nie znajdujemy żadnego rozwiązania sprawy, tak? Ja bym się odnieść do pani, do tego, co powiedziała pani Kasia. Otóż państwo polskie jest, a nie tylko polskie, jest graczem na rynku pracy. To nie jest tak, że my sobie możemy wyobrażać, że nie wiem, państwa nie ma tutaj, tylko wolny rynek przedsiębiorców prywatnych. Jest. Zatrudnia policjantów, zatrudnia żołnierzy, zatrudnia nauczycieli. Dlaczego miałby, tutaj padło takie pytanie, nie zatrudniać ludzi, którzy pracują w obrębie sztuki czy dziedzin, które są, innych dziedzin, które są społecznie pożądane. To, o czym my mówimy, będzie miał, już ma, konsekwencje bardzo duże polityczne. Dlaczego? To jest moja odpowiedź na pytanie pani prowadzącej, dlaczego my powinniśmy się w ogóle tym problemem zajmować. Badania z Niemiec pokazują, że te osoby, które są w prekaryjnym zatrudnieniu, śmieciowym, jakkolwiek to nazwiemy, mają tendencję do polaryzacji postaw politycznych i są aktywne. Co oznacza, że ma do czynienia ze skrajną prawicą, to jest większość niestety tych postaw, i ze skrajną lewicą. No, ostatnie pytanie do sali, bo jest dużo osób młodych na sali. Czy chcecie mieć stabilne zatrudnienie, czy chcecie być na tych umowach, nie nazwę teraz świeciowymi, tylko elastycznymi? Tak, czy nie? Chcemy mieć wybór. Dobrze. Ale przeważnie stało. Ja między innymi psychologię studiowałem, sport, trochę różnych rzeczy. Tylko, że kto zatrudni psychologa? Kto zatrudni socjologa? Jaki pracodawca prywatny zatrudni psychologa? Oni zatrudnią trybików. Jeżeli by był magister trybik, to by był w pierwszym miejscu. I właśnie o to chodzi. Spędziłam 3 lata w korporacji i odeszłam z niej bardzo świadomie. Założyliśmy tutaj organizację, w której próbujemy stosować takie standardy, jakie nam odpowiadają. Więc jeżeli mogę coś odpowiedzieć na to, co pan mówi, to powiem tylko tyle. Nie palcie korporacji, tylko zakładajcie własne. Polacy nie są społeczeństwem nauczonym współpracy. To nie jest tylko problem polskich korporacji. To jest problem Polaków w ogóle. Może to jest tak, że my po prostu jeszcze cały czas nie nauczyliśmy się podchodzić z dystansem do własnych miejsc pracy, bo jesteśmy tacy strasznie młodzi. Mamy tylko 25 lat. Nie wiem, dostrzegam problem. Wiem, o czym pan mówi, bo sama pracowałam w korporacji.
ale szczerze mówiąc, mam wrażenie, że jedyną odpowiedzią na to jest zakasać rękawy i założyć taką organizację, która nam pasuje. Dziękuję.